Hej, 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 z tej strony Cheeta. I tak, słuchajcie, dzisiaj odcinek, w którym zobaczymy nowo wprowadzone konie, czyli American Paint Horse. Aktualizacja 8 września. I ja już się nie mogę doczekać, także... No i jeszcze tylko pokażę Wam, że na pewno jest nowy sprzęt westernowy. Ten też obczajimy jeszcze dzisiaj, ale pierwsza rzecz, którą chcę zrobić od razu, to oczywiście kupić wszystkie. Gotta catch 'em all, gotta catch 'em all. Koniki. No, w każdym razie, słuchajcie, mam kilka nowych koni American Paint Horse. Lecimy teraz do winnicy, gdyż tam one właśnie się znajdują, a w tym czasie mogę jeszcze troszeczkę Wam powiedzieć, co w tej aktualizacji się znajduje. Oprócz koni znajdują się cztery zestawy westernowe do koni, przy czym jeden z zestawów ma... Nie ma w ogóle statystyk, ma zerowe statystyki, w ogóle odradzam jego kupno. Uważajcie, który zestaw wybierzecie, to jest chyba ten, który ma akurat zero statystyk, to jest zestaw Dixie? Czekajcie, zaraz Wam powiem. Dokładnie jest to zestaw ten. I to jest zestaw, przepraszam, Dolly. Zestaw Dolly się nie opłaca, zobaczcie, on nie ma w ogóle, wszystkie jego składniki na czaprak tak samo, ma zerowe statystyki, także on się kompletnie nie opłaca, chyba że no, nie przeszkadza Wam to, że nie ma statystyk. Mi akurat to przeszkadza, bo kupuję tylko i wyłącznie sprzęt, który ma maksymalne statystyki i na pewno Dolly nie zawita w mojej kolekcji. Nie będę go w ogóle miała, tylko i wyłącznie ten z maksymalnymi statystykami. Jak widzicie, mój konik, na którym w tej chwili jadę, ma... no nie jest niezaopiekowany. Dlatego, że miałam kilka dni teraz przerwy, w ogóle nie grałam, dlatego też live'ów nie było. Specjalnie to zrobiłam, specjalnie zrobiłam sobie taki odpoczynek, mimo że czasami miałam ochotę wejść pod trenować tego konia, ale tak specjalnie sobie taki głodzik wyrobiłam na grę ze względu na to, że tak, dzisiaj mamy nowe konie, chcę teraz je obczajać, tak, będziemy je trenować, jak tylko je zakupimy. Dwa, za tydzień wchodzą urodziny. Trzy, potem będzie coś jeszcze, słuchajcie, a ten zaległe konie, które mieliśmy dostać, ale których nie dostaliśmy. I potem będzie jeszcze już niedługo też Halloween, więc słuchajcie, będzie tyle do roboty, że chciałam sobie trochę odpuścić. I teraz zobaczcie. Tutaj mamy dwa American Paint. One kosztują 850 star coinsów. No, tutaj jest ten mój ulubiony. Aj, on jest śliczny. O, jejku, 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 jejku. No zobaczcie, on ma serduszko na mordce. Nie wiem, czy zauważyliście, ale on ma tutaj serduszko. O matko, on jest po prostu cudo. I brakuje nam tego izabelowatego srokacza, widzicie? Znowu nie dali. Pewnie przyjdzie w aplikacji. Dobra, dosyć owijania w bawełnę, trzeba je jakoś kupić i kupujemy. O matko, jakie imiona! Tu mamy gniatka. No dobra, kup konia. I będzie Feniks. Gdzie jest P? To będzie P. A może drugie to będzie Phoenix? Będzie Rainbow? Phoenix. Gdzie jest Phoenix? Nie Promise. Phoenix. Jest. Tęczowy Phoenix. Co wy na to? Rainbow Phoenix. Dobra. Pierwszego American Paint Horse'a kupujemy. Ta. Jeszcze z tą tak jakby możliwością Feniks nie mamy żadnej rasy koni. O matko, no
Ten musi być jakoś zarąbiście nazwany, bo to jest. No zobaczcie, on ma serduszko na mordce. O Jezu! Kupujemy, kupujemy, kupujemy. I teraz tak. No na pewno będzie Feniks. Proszę bardzo. I teraz tak. Sapphire. Szafirowy Feniks. Shadow Phoenix, Silent Phoenix, Snake, Snow, Song, Spirit, Spotlight, Steam, Stone, Storm, Sugar, Summer, Sunrise. Kurczę, chcę, żeby jakoś fajnie. Thunder Phoenix. A to by był rok wtedy. Tsunami Phoenix. Nie, 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 nie. Ojejku. No nie wiem, no nie wiem, co tutaj. Jak go tutaj nazwać? Ultra Phoenix, Unicorn Phoenix, Voice Phoenix, Wellness, Wave, Willow, Wind Phoenix, Winter Phoenix, Wizard, o matko, Jule, Zebra, Zap. Aha. No nie wiem. Snow Shade, Shadow Phoenix. Niech będzie Shadow Phoenix. Co wy na to? Cienisty Phoenix. Dobra, będzie Shadow Phoenix. Będzie Shadow Phoenix. Kolejny kuń. Kolejny kuń, dawaj kolejnego. Tamten też mi się mega podoba. Ten jabłkowity, srokato jabłkowity też jest genialny. Ten. A jedziemy z tym, kup konia. I ten też będzie oczywiście Phoenix. I teraz tak, był Shadow. Szafirowy Phoenix. Sapphire Phoenix. To też jest fajne imię. Royal Phoenix, Rising Ring, Raspberry, Raven, Rain, Quartz Quetz, Phoenix to też jest. Phantom Phoenix, Phantom. Co wy na to? Phantom Phoenix. Bierzemy Phantom Phoenixa. Dobra, już mamy trzy. Tylko 6 ich jest? Bo tutaj 3, 4, tylko 5? Mało strasznie. Bo 6 jest jeszcze niewypuszczony, pewnie w aplikacji wypuszczą. No to teraz tego. Kolejnego Feniksa naszego. Feniks. I teraz tak, mamy już Fantoma, Olive, Noble. Szlachetny Feniks. Co wy na to? Noble Feniks. Niech będzie. Szlachetny Feniks. Dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj następne. No i teraz ciebie jeszcze musimy kupić. Ostatniego. Oczywiście Feniks. I teraz tak. Ninja. Knight. Nature. Lady Phoenix, nie. Halo. Holy. Hero Phoenix, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie. Ghost Phoenix, Garden Future, Fresh Frog, Freedom, Fluffy Flame, Fantasy, Emerald, Easter, Dusty Drum, Dream, Dolphin, Divine. Dr. Phoenix, Diamond Phoenix, Desert Phoenix, Darkness, Deep Deer, Crimson, Crescent, Coyote, Copper, Cool, Cocoa, Coco Phoenix, Clever, Cinnamon, Citrine, Chestnut Chip, Czekoladę. Nic nie widzę na razie, żeby mi się tak wpadło w oko. Dużo też pewnie ominęłam. Beat, Beer, Aurora, Autumn, Azure. Azure Phoenix. To jest taki bardzo mocno niebieski Phoenix by był. Arctic, Ash. Ash Phoenix. Amethyst, Ancient. Ancient. Starożytny Phoenix. Co wy na to? Ancient Phoenix. Agat, Asacia. O Jezu, no nie wiem. No chyba zostanie ten Ancient. Chociaż...
Chaos, o, chaos, gdzie, o. Chaos Fenix. Niech będzie. Dobra, słuchajcie, mamy, już zacieram rączki. Mamy 5, wzywamy podwózkę. I teraz tak. Na razie tylko pokażę wam, jak one chodzą. Zapraszam na live'a. Na pewno dzisiaj odpalę live'a, podczas którego będziecie mogli wybrać pierwszego paint horse'a, którego będę trenowała. Ale będzie on dopiero gdzieś tak po południu, wieczorem. Nie jestem w stanie jeszcze wam powiedzieć, kiedy będę miała dokładnie czas, ale na pewno to zrobię. A w tym czasie my tutaj musimy dorwać się do naszych Feniksów. Dobra, gdzie są nasze Feniksy? Feniksi. Czy tutaj są jakieś? Tu, Boże, już mam za dużo tych koni i nie mogę ich znaleźć nawet. O, jest pierwszy. Ten odpada, ten odpada. Ten odpada. Jeszcze powinny być. Chyba ominęłam. Znając życie, ominęłam. Jeszcze dwa gdzieś powinny być takie Feniksy. Gdzie są moje Feniksy? Tu jeszcze jeden. I jeszcze jeden, jeszcze jeden. Jeszcze brakuje nam jednego. Jednego kurczaczka. Gdzie są nasze kurczaczki? Szukamy, 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 szukamy. Oj, ominęłam. Na pewno ominęłam. Chyba tego ostatniego chaos Feniksa ABC. No, tutaj gdzieś będzie. Tak, jest tutaj. Ja jestem ślepa. Na razie pochowamy te, żeby były tylko i wyłącznie tutaj stały nasze nowe paint horse. Tak wyglądają wszystkie paint horse, paintiki. Sprawdzamy, jak one wyglądają. Och, jejku. No, no cudo. Sprawdźmy, jakie mają animacje. A, język pokazuje! Oj, uwielbiam te animacje, jak pokazują konie języki. No po prostu są super. Och, słodziak. No po prostu słodziak. O, buziaczek. Fajnie. Rusza tą mordką. Ruszaj. Dobrze. Tak ma być. Nie lubię takich drewnianych. No na przykład taki bardzo drewniany pysk ma Percheron. Zobaczcie, on w ogóle tam nic nie robi, nie mieli tym pyskiem i tak dalej. Te są fajne. O, jak fajnie. Genialne są. Tutaj mamy tego siwo-jabłkowitego. No tutaj mamy ten mój ulubiony. Tego mojego ulubionego. Ach, ukochany mój. Mój ukochany, przecudny. Od razu słuchajcie to. Ja wsiadam na tego konia i pojedziemy zobaczyć fryzurki, słuchajcie. Pojedziemy zobaczyć fryzurki i jednocześnie po drodze, jak będziemy jechać, popatrzymy sobie na animacje, jakie mają te konie. O matko, on jest po prostu piękny. No cudo. Dobra. Sprawdźmy stęp. Stęp wygląda taki bardzo długi jest, no ale to jest dość typowe dla tych koni. One nie są wpisane tak jak na przykład Araby w kwadrat, tylko bardziej w prostokąt. Nie no, słuchajcie, no zobaczcie, jak słabizna tutaj się ładnie wygina tym koniom. No elegancko, naprawdę elegancko. Fajnie też tu tak główką macha. Tutaj teraz mamy kłusik. Kurczę, genialnie to wygląda. Naprawdę genialnie. Bardzo płynne są te chody. Powiedzmy to. Animacje, o. A teraz tak, wolny galop. W pięknym zebraniu. Słaba tam praca tylnych nóg, ale to już... Ale animacja jest elegancka. Ale animacja jest elegancka, bardzo taki lekki chód. One bardzo mi przypominają Araby. Naprawdę sposób poruszania się, chyba animacje są zerżnięte z Arabów zresztą,
z tego co tak patrzę. Ale mimo wszystko bardzo ładnie wyglądają. I tutaj, proszę bardzo, galop, mamy galop, cwał, szybszy cwał. No i teraz takie szybkie zatrzymanie, bardzo podobne do American Quarter Horse'a, no ale one są bardzo blisko ze sobą spokrewnione, to nie dziwota. Jeszcze zobaczymy jedną rzecz. Tak jest, kręci się, kręci, są kołowrotki, także genialnie. I posprawdzaliśmy to sobie, bardzo mi się podobają te animacje, są bardzo płynne, bardzo udane. Jak najbardziej jestem tutaj z animacjami na plus. Jeszcze sobie popatrzę, jak ten ogon pięknie. To chyba najlepiej zrobiony do tej pory ogon i grzywa. Bardzo ładnie, tak bardzo naturalnie chodzi, się animuje. Chociaż nie, tutaj grzywa widzę, tak trochę podskakuje. Ale no wiecie, no kurczę, nie można mieć wszystkiego. I tak, no taki jaki progres oni zrobili od tych pierwszej generacji koni, to jest po prostu sztos, sztosik, to co oni tutaj zrobili. Także bardzo mi się podoba ten koń. I zrobimy sobie jakąś fryzurkę. Fryzureczkę. Ja chcę, żeby było, ja chcę taką, żeby było widać to serduszko mu na pyszczku. Więc nie wiem, czy przypadkiem albo koreczki, albo irokeza. No zobaczcie, no on ma serduszko na pysku. O matko, irokez chyba będzie. Będzie chyba irokez dla tego konia. Och jeju. Ojejku, ta jest słodka. Kurczę, ja teraz nie wiem, bo ty... O, matko boska, tyle fryzur ładnych. Na pewno będziemy mieli wszystkie trzy. Będziemy mieli tą i będziemy mieli tą. Na któryś koniach musimy mieć te fryzury. To bank. Ale no ja bardzo bym chciała, żeby... Nie lubię za bardzo tych irokezów, ale bardzo bym chciała, żeby było widać to serduszko u niego. I tak się zastanawiam, czy tego irokeza mu dać. Oj, no zobaczcie, on ma serduszko. On ma serduszko na pysku. On ma serduszko. Nie pokazuj mi języka. O, nie bardzo lubię irokezy. Ale to jest chyba jedyna. Chociaż ta też jest dobra. Pokaż pyszka. Pokaż pyska, czekajcie. Tutaj, o, tutaj. No, pokaż pyska. O, w tej fryzurze też widać. W tej fryzurze też widać to serduszko. O, że ma serduszko. Dobra, to bierzemy tą fryzurę. Na tego konia bierzemy chyba tą fryzurę. Chociaż ta jest genialna. Ta mi się strasznie podoba, ale w tej nie będzie widać, że ma serduszko na pysku. W tej widać, że ma serduszko. Ja chcę, żeby było widać serduszko. No w tej najlepiej widać, że ma serduszko. Ale ja nie lubię irokezów. To jest cały problem. Ale jednego konia z irokezem chyba mogę mieć. Kurczę, no i nie mogę się teraz zdecydować. Za dużo dali tych fryzur. Ta taka sobie. No, koreczki tak sobie. No bo, no słuchajcie, no nie ma żadnego szału, tak? Koreczki to koreczki. Och, ten irokez chyba. Chyba irokez. Chyba pójdzie irokez. Dobra, bierze irokez. Bierzemy irokez. Nie, nie bierzemy. Bo nie widać tej ładnej, takiej przecieranego koloru tutaj na grzywie. Przy irokezie. Nie mogę, nie mogę. No nie wiem. Dobra, bierzemy to. Dobra, wzięliśmy koniec, zdecydowaliśmy się, jest, mamy widoczne serduszko na pysku. O, ten ogon, zobaczcie ten ogon. A, jejku, no nie, no szał po prostu. No nie mogę, no po prostu, ajajajajaj. No cudo jest, cudo, słuchajcie. No genialny jest ten koń. Ojejku, ten ogon, ten warkocz zrąbiście się tak zaplód, że przechodzę, takie, no kolorowy jest, no nie wiem, no wiecie, no bo kilka kolorów tutaj w ogonie jest i kurczę, no genialnie wygląda ten ogon.
Ajajaj. No zdecydowanie podoba mi się ten komin. Nie, czekajcie. Wezwiemy podwózkę, jedziemy do Murland i trzeba sobie, słuchajcie, jakiś strój wykombinować. Czyli nie, to nie to, to tu. Sprawdźmy ubrania, czy są nowe, ale słuchajcie, jest tylko dla konia. Te zestawy są tylko dla konia, nie ma dla jeźdźca. Tu jest duży problem. Tu będzie duży problem, bo ja bym kupiła sobie jakiś jeden zestaw, ale nie ma takiego dla i konia, i dla jeźdźca. Bo ten czarny mi się podoba. Zobaczcie. Ale nie ma bosala, nie ma nic. Nie ma ani nawet bosala, żeby nałożyć mu. Ajajaj. Ajajaj. To chyba nie. To słuchajcie, nie kupimy. Nie kupimy tych zestawów, moi drodzy. No nie, no nie ma sensu. Nie ma sensu, bo nawet nie będę miała do czego tego... Chociaż ten kurde zestaw fajnie wygląda na tym koniu. Genialnie wygląda. Na razie się wstrzymam, słuchajcie, bo zobaczcie, ani nie ma zestawu do... Bym musiała sobie jakiś zestaw wykombinować, żeby to zrobić. Bo tak, nie ma zestawu dla jeźdźca, żeby dopasować do tego, a ja lubię mieć pełne komplety. I nie ma ogłowia, jest kantar, ale ja na kantarze nie lubię jeździć. I nie ma ogłowia, kurczę. A ten zestaw, czekajcie, jeszcze sobie zobaczę, jak wygląda ten kolorowy. To jest, jak się nazywa? Dixie. I to jest chyba Dixie, nie, to jest Dusty. To jest Dixie, tak. Ten jest Dixie i to jest Dixie. Tak wygląda zestaw Dixie, chociaż mi tak nie bardzo pasuje ten zestaw. Bardziej mi się... Nie, dobra, to siodło chyba lepiej wygląda. Tak, lepiej wygląda. Gdyby było bardziej takie cieplejsze, to siodło to by lepiej pasowało. Właśnie w kolorze na przykład tutaj tego kantara. Ale no cóż. No nie. No nie, nie, nie. Nie kupię tych nowych zestawów. Nie. Odpuszczam sobie. Dobra. To by było, słuchajcie, na tyle w tej aktualizacji. Bardzo dziękuję wszystkim za uwagę. I do zobaczenia na live'ie. Jeżeli nie będzie Was na live'ie, to zapraszam bardzo serdecznie na następne aktualizacje, które zawsze u mnie na kanale pojawiają się co tydzień w środę. Do zobaczenia, trzymajcie się, pa pa!